Dzień dobry, witajcie. U nas całkiem produktywny, no już nie poranek, bo teraz to już mamy godzinę 14. Ale od rana byliśmy na siłce, poćwiczyliśmy troszeczkę. Ile zrobiłaś? Także... 5 kilosów? Ponad nawet. Nie, mniej Andrzeju. 4,5 chyba. Mniejsze o to, patrzcie, byliśmy w Lidlu na zakupach i na keczupie było coś takiego. Czajcie? Myślicie, że ktoś sobie to wytnie i faktycznie przyklei? A żeby było śmiesznie, tu jest nawet taśma, żeby to przykleić. Ja ci wytnę. Andrzej, wytniesz mi? Tak. Byliśmy, słuchajcie, na zakupach spożywczych. Dzisiaj w bardzo dobrej cenie były jeżynki w Lidlu. Więc wzięłam aż 4 opakowania, bo jedziemy do znajomych dzisiaj wieczorem na grilla, żeby nie było tak zdrowo. Oczywiście mamy też chipsy. Z takich ciekawych rzeczy, słuchajcie, wiedzieliście, że Timbarko produkuje coś takiego? To jest jakby zero, to nie jest alkoholowe. Ale to jest piwko, więc... Ale to jest takie jakby piwko. No, spróbujemy. Ogólnie jeszcze była jedna ciekawa rzecz w Lidlu. Piwo o konsystencji smoothie. Kasia to zaintrygowała, ale obstawiam, że tam będzie tona cukru i tak dalej i wzięliśmy tego, nie? Nie, nie sprawdzałam tego, tym bardziej, że to już miało procenty. A my tych procentów staramy się jednak unikać. Więc tak, o. Nie będę wam pokazywać naszych zakupów spożywczych, bo chyba nie ma tu... Zostałaś królową żaru. Zostałam królową żaru, słuchajcie. Nie ma tu chyba nic takiego ciekawego. Mieliśmy dzisiaj jechać do kina, ale Grzesiu sprawdził, że film, na który chciałam się wybrać, na film WBM ma beznadziejne oceny. Więc chyba jednak się na niego... Nie przejdziemy. Ale i tak idziemy do galerii, bo ja chcę oddać. W ogóle jest update słuchawkowy. Nie kupiłem tych słuchawek na Amazonie, bo poszliśmy jednak. Zamówiłem tę rozmowę telefoniczną ze wsparcia Apple, bo tamci w iSpocie, co byłem wymieniać baterie, to nie pomogą, ale tamten serwis w Jankach w ogóle ma do kitu opinię. No i zadzwoniłem na wsparcie. No i gość ze wsparcia popatrzył. I wbił mi datę zakupu z faktury, którą miałem i powiedział, powinni naprawić, no i tyle. Więc ja z tą moją lewą dupniętą słuchawkę idziemy dzisiaj oddać do iSpota i zobaczymy, co powiedzą. Mam fakturę, mam maila od gościa z supportu, więc powinno być cacy. Tak, także Andrzej będzie próbował to naprawiać. Trochę szkoda, już się nastawiłam, że będziemy mieli maci słuchawki. No, ale Andrzej wybrał inną drogę. Cebula. W każdym razie do galerii pewnie i tak skoczymy, no chociażby z uwagi na tego iSpota, ale też po to, żeby zobaczyć co takiego ciekawego w sklepach, bo ogólnie nie chcę specjalnie nic sobie takiego kupować na ten sezon letni, bo żyję nadzieją, że ja naprawdę schudnę. Ale no mam komunię za 2 tygodnie, na którą się wybieram i wypadałoby jakoś fajnie wyglądać. Wiecie, w razie czego mamy jakieś takie sukienki w swojej szafie, które mogłabym założyć, ale tak w sumie to kupiłabym sobie coś fajnego, nowego, więc może uda mi się coś dzisiaj zakupić, zobaczymy. Potem widzimy się z Pauliną właśnie i Grzesiem. Grzesiu będzie robił grilla, ja muszę sobie coś zorganizować, muszę pomyśleć, co takiego chciałabym zjeść wieczorem. No, także taka niedzielka. Taka miała być bardzo aktywna, a jednak będzie bardzo leniwa. Much later. Dzień dobry, rozpoczynamy majówkę. Czy wy widzicie, jakie ja mam serdelki zamiast oczu? Spuchły mi powieki. Ale zaczynamy ten długi weekend. Byliśmy w galerii i nawet udało mi się coś kupić. Pierwszą rzecz już mam na sobie. Jak widzicie, sukieneczka taka biała z takimi ażurowymi, powiedziałabym, łączeniami, mogę tak powiedzieć, chyba tak, bo tutaj przez to widać normalnie naszą skórkę. Bardzo fajna od spodu, oczywiście ma jeszcze białą podszewkę, także to nie jest tak, że to jest tylko jedna warstwa. Ona mi się przyznaje, tutaj minimalnie rozchodzi. Złapałam to teraz agrafką, więc tego nie widać. Powinnam była złapać tą agrafką bardziej na środku, a nie od góry. Ale więc robiłam to tak prowizorycznie, na szybko do filmu, żeby wam pokazać, że to jest gitarka. Jakbym ogólnie, nawet jak ona się rozchodziła, to nie wyglądała źle, tylko wiecie, potem od boku jak stałam, to było mi widać, jak ktoś tak na mnie patrzył bokiem, stanik tutaj w środku.
Więc dla bezpieczeństwa agraweczka nie podszywałabym jej, bo wydaje mi się, że nie ma sensu. Tak jak widzicie, to łączenie tutaj ono jest grube, więc da się tą agrawkę wbić tak, żeby ona po prostu nie przeszła na tą stronę. Cena tej sukienki to chyba 180 zł, ale jeżeli tu mam metkę, widać to gdzieś? Mhm. 180 zł, rozmiar XL i słuchajcie, jest to mój pierwszy dietowy sukces, bo no właśnie rozmiar XL, a nie 2XL. I tak samo w rozmiarze XL, czym się bardzo miło zaskoczyłam, będzie garnitur. Powiedzmy, że to garnitur. Już się przebieram i do Was wracam. I kolejne dwie ostatnie już rzeczy, to jest ta króciutka marynareczka, do tego do kompletu spodnie. Jak widzicie, teraz leżą mi na ziemi. Planuję założyć je, może stanę na palcach do butów na obcasach, więc wydaje mi się, że będzie wyglądało to gitarka. Wtedy wiecie, człowiek się coś robi szczuplejszy, dłuższy. To będzie moja stylóweczka na komunie. W poprzednim filmie rozważałam, czy chcę skupować garnitur, skoro planuję schudnąć. No i kupiłam ten garnitur. Faktem jest, że garnitury, które oglądałam wcześniej, były znacznie droższe. To jest garnitur lniany, jego cena jeszcze nie była taka zła. Andrzeju, metka gdzieś tutaj. Ile to kosztowało? 150 zł, ale to jest spodnie czy... Tak, spodnie, a tutaj mam... A góra 140. No, także czystówki, komplety, które wcześniej oglądałam, sama marynarka kosztowała 300, więc wydaje mi się, że trochę zaoszczędziłam na swoim wyborze. A tak serio, to po prostu bardzo mi się spodobało fakt, że jest to lniane. Mam już takie jedne spodnie w swojej garderobie. Bardzo często je nosiłam w zeszłe lato. To jest po prostu bardzo komfortowy na te ciepłe dni materiał. Ten krój taki rozszerzony, o ile nie lubię tego w jeansach, o tyle właśnie w tego typu spodniach absolutnie mi nie przeszkadza. To będzie moja stylóweczka na komunie, która słuchajcie już za tydzień. Oczywiście bez tej bokserki, założyłam to teraz tak prowizorycznie. Mam też w swojej szafie kilka lnianych koszul i pewnie na którąś z nich postawię, ale wiecie jak to jest z lnem. On się bardzo gniecie. Nie chciałam się teraz tego wyciągać i prasować. Wyglądają te koszule jak psu z gardła. Także tak, jakby co, to tutaj mogłabym się zapiąć, ale wydaje mi się, że nie ma potrzeby. Takie rozpięte wygląda to całkiem w porządeczku. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Jestem bardzo ciekawa. Jakby co, to jest nowa kolekcja w Reserved. I w ogóle zaskakujące jest to, że jak rzeczy są z lnem, to mają na metce dopisane premium. Czy len jest serio takim premium materiałem? Nie. Jakby co, to lno jest tutaj chyba 55% i 45% to bawełna. Jakoś tak mniej więcej patrzyłam na metce. Także tak. To byłoby tyle. Zapowiadaliśmy, że będziemy na grillu i byliśmy na grillu, ale tam już u Pauliny i Grzesia Wam nic nie nagrywaliśmy. Także tak, wróciliśmy do domu pokazać Wam swoje zakupy. A teraz szykujemy się, by rozpocząć weekend majowy. Ale to w kolejnym filmie. Bardzo Wam za ten dziękuję. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz. W komentarzu dajcie mi znać, czy podobają Wam się moje zakupowe wybory. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!